Dziękuję wam, bo z wami przeżyłem najwspanialszy etap swojej kariery. To było wspaniałe przeżycie i doceniajcie to, co tutaj macie, bo to jest coś wyjątkowego. Był wyjątkowy czas, fantastyczne momenty, lepsze i gorsze, bramki, kilka kartek. Doceniam każdy mecz, każde zgrupowanie, które tutaj razem spędziliśmy i życzę wam, żebyście wyciągnęli maksa z waszej kariery i w reprezentacji, i w klubie i osiągnęli sukces. Śmiechnij się, nie? Ała! No i pięknie. Jak ty opalony jesteś? Jak ty opalony jesteś? No gość, no widzisz, no ja wcześniej podpisałem kontrakt w egzotycznym miejscu. Z tej mąki będzie chleb. Ale dobrze to wykombinowałem, nie? Wszyscy będą mnie pamiętać z numerem 10. Ja skończyłem na 84, a mogłem dalej. A ty od 84 to już także brałeś tą setkę. Ale Krycha miał dobrą karierę. Moim zdaniem, mówię, że pierwsze 97 meczów, klasa. 10 to musiał być dobry, jakościowy zawodnik. Nie słodząc Wojtkowi, dla mnie Wojtek Szczęsny jest drugim najlepszym po Robercie Lewandowskim polskim zawodnikiem, nie tylko w reprezentacji. Ruch nam widać, ty. W tą stronę. Nie chciał krytykować. No. Tak, szybko skończyliśmy karierę reprezentacyjną, tak szybko kończymy odcinek. Start.